Hej, 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 moi mili, z tej strony Bane, a ja was dziś zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z Rimworld. Ale fajne intro wyszło, kurde, tak inaczej troszeczkę, nie? Nie jest takie pobudzone, takie na dopamince i w ogóle ubudubu, tylko takie właśnie spokojne, takie właśnie dzień dobry. No powiedzcie, co sądzicie, czy wolicie takie właśnie siema, z tej strony Bane, witam z kolejnym odcinku z Rimworld, jedziemy, czy takie witam was wszystkich bardzo serdecznie, podobnie naszej serii z Rimworld. To jest ciekawe, co wy o tym sądzicie. Dzisiaj mam dobry humor, zresztą jak słychać. Jest katar, poczekajcie chwilę, ja się wyciszę. No, jest katar, tylko i wyłącznie. I bardzo dobry humor, tak jak mówię. Mamy również tutaj lekkie zakażenie u naszych kolonistów, ale to nic. Jesteśmy w stanie je ładnie nadrobić, leki dają radę. Dużo tego załamania u Moni, ponieważ jest to wilczy głód, zbyt zimno i w ogóle jest katastrofalnie, no. Na razie mamy z tym lekki problem. Trzeba dogrzać trochę kolonii, a w związku z tym przeniesiemy sobie tak. Ten tutaj grzejnik w... do tego pokoju. Wstawiam sobie tutaj również kratkę wentylacyjną, żeby te temperatury się tu ładnie wyrównywały. Dobra. Tak samo tutaj musimy wstawić te kratki. Troszkę piaskowca wróci do obiegu. Co akurat spoko jest. Informacją dla nas. Ostatnio oglądałem film, miałem rzeczki jeszcze pod ręką. Dobra, tak jak mówię, bardzo fajną informacją dla nas. Cała kolonia śpi. Tutaj oczywiście jeszcze doimy. Jest mleko, dobrze. Dobrze, to mleko musi być coraz więcej, gdyż ostatnio, jak dobrze wiecie, straciliśmy straciliśmy nasze konie. No niestety, jest to dość duża strata tak naprawdę. Ale myślę, że mimo wszystko będzie git. Książki stawiam specjalnie w tym miejscu, razem z tymi regałami, bookcase'ami dokładnie. Bo tych książek, jakie będę miał więcej, tym szybciej będą szły badania. Spoko patent. Tutaj będzie kolejny stały stół badawczy zresztą, w tym miejscu. Dostawca sobie przelatuje. O, to trzeba zagadać. Wracając, tak szybko powiem, że tak tu będzie tego, tu będzie stał multi-analyzer. Sobie go na razie rzucę w plany w tym miejscu. A robię to dlatego, że chciałbym to jakoś ładnie rozstawić tą miejsce do siedzenia jeszcze. I w związku z tym po prostu pozbędziemy się jednego z tego stołu. Tutaj sobie zrobimy stół do czytania, miejsce do, żeby sobie siąść i spokojnie poczytać. Myślę, że to będzie git. Czyli tego taboretu nie przenosimy. Przenosimy ten taboret w to miejsce. Dobra, dostawca bojowy Merjoa, chodź, zagadasz. Konsolę łączności również, konsoli nie da się przenieść, nie? No nie da, czyli znowu komponenty, których nie mamy, ale Merjoa zagada i mam nadzieję, że wyhandluje jakieś komponenty dla nas. Mamy czym handlować jakby co? Możemy stal oddawać, teoretycznie, za komponenty. No na razie w ten sposób możemy handlować. No bo mamy braki. Tego nikt się nie spodziewał, poza wszystkimi. Komponentów masz całe 7, okej, dobra. To jest dla mnie, co go zostaje. Defres Capacity Serum mogę na razie sprzedać, tego w ogóle nie potrzebuję. Mam jakieś tutaj sywki jeszcze, rewolwer jakiś słaby. To też są takie, o, shooter sobie zostawię akurat. Mołotowy mogę oddać. Te wszystkie tutaj fajne rzeczy mogę zostawić sobie. Dobra, i tyle jeżeli chodzi o rzeczy do oddania, tak? Na to wychodzi. Komponenty, jak mówię, biorę, mamy 450 srebra in plus. Okej, okay, spoko. Zestawów medycznych na razie nie biorę, bo będziemy zaraz mogli robić swoje. Herbatkę to już jest, mógłbym ewentualnie tylko odsprzedać. Dobra, czy możemy coś ciekawego kupić dla naszych kolonizów? Młot Zeusa byłby spoko, zwłaszcza na te mechy po lewej. Coś tam zrespiły. Snajperka, wszystko normalne, to chyba nawet nie będę się tutaj za bardzo tym interesował. O, Gladius Super Stali, to ewentualnie można by rozebrać na Super Sal po prostu. No ale na razie nie. Na razie, czyli co? Jakaś zbrojka może? Coś ciekawego? Hełm Zjadowcy wspaniały, tylko czy mnie nie stać na niego? Hełm Marine, normalny. Co daje lepszą obronę?
Wspaniały zwiadowcy. Ostre obuchowe. To jest tak. 120, 52, 60. Ty, to taki zwiadowcy jest lepszy niż Marine. Lol. Bo jest wspaniały, a tam jest normalny. Okej, okay, ma to sens, ma to sens. Oj, no nic, no dobra, trudno. Czyli nic nie kupujemy tak naprawdę, tylko sprzedajemy jakieś tam rzeczy. Kupujemy tylko te komponenty, które są teraz bardzo potrzebne. W kolonii. Bez blizn. No to to jest mi niepotrzebne tak naprawdę. Lufę mógłbym teoretycznie sobie odkupić z powrotem. Ale na razie są mi rzeczy takie naprawdę niepotrzebne. Rękopaktowa, co to mi robi? Kolano kolec, łokcie ostrze, szpon ręczny. Okej. Okay. A, dobra, co te kontaktowe, jakby ktoś fakt. A, no to się może przydać ewentualnie moim kolecom, ale to później, później. No tutaj mamy jeszcze czas, żeby coś takiego odkryć. Zresztą badań będziemy na pewno tutaj dużo robić, seria zapowiada się naprawdę, naprawdę długą. No dobra, akceptuj. No i tak jak mówię, no. Srebro i komponenty. Akurat srebro to spoko, bardzo, bardzo przydatna rzecz. Komponenty sobie od razu schowamy. A tak jak mówię, srebro przyda nam się no, do dalszych handli. Żeby jednak tam uzyskać jakieś fajniejsze, większe rzeczy. Dobra. Angie, działasz, pracujesz, przenosisz regał. Okej, okay, dobra, spoko. Kratkę widzę już zrobiona i została tutaj się powolutku temperatura jakoś tam ustabilizowuje. A gdzie? Kojący dla kobiet. O, to spoko. To się aktywuje mi za 2,5 dnia. Kojący dla kobiet fajnie, ponieważ money dzięki temu dostanie teraz pomoc, że tak powiem, na głowę. Dobra, czyli jeden grzejnik to jest za mało. No tego się nie spodziewałem. Dawaj w takim razie kolejny w to miejsce, gdzieś tu obok nawet. Niesamowite, naprawdę. Jakby nie spodziewałem się. Tych grzejników serio dużo będzie trzeba w takim razie narobić. Jak tutaj temperaturka? 14, 16. No trochę tutaj też tak z tą temperaturą ciężko. Znaczy, też mamy gruczeń, zima. Na zewnątrz minus 150 stopni. Pomieszczenie też by się przydało dogrzać, wtedy byłoby łatwiej. Na zewnątrz, nie? Z tą temperaturą. W środku, w pomieszczeniach z tą temperaturą. No. Coś takiego. Jeden stopień. Nie no, może się wyrówną. Jakoś to. Mierin plus. Ten grzejnik na pewno pomoże. Jest 14. Jak tam wasza. Jak to wasza trasa? O, już jutro będziecie w kolonii. Zarąbiście. Zarąbiście. Jack, stracić inspirację z fajniem. Okej, okay, życie, stało się. Nie jesteśmy z tego powodu bardzo stratni. Miranda się tutaj świetnie uczy. Wytrzymałość. Zwierzęce podrosło. No i to gotowanie też tu gdzieś staramy się na tą szóstkę wbić, żeby te dobre posiłki też mogła robić. Dobra, z tym dostawcą zagadaliśmy. Kurde, co z tymi mechami? To jest problem, nie? Szarfa z wełny z literką D została zniszczona. Dobrze, dobrze. O to chodzi. I to masz coś do budowania w takim razie dużo. Weź postaw ten tutaj. Grzejnik, dobra? Budujemy tylko grzejnika, będzie tutaj cieplej w pomieszczeniu. To nam się przyda tak naprawdę. Sygnał alarmowy. O! Możemy tam podejść. Możemy tam podejść do bardzo fajne rzeczy. Zazwyczaj. Zwłaszcza na początku. Bardzo cenne, bardzo mocne. Nie trzeba pamiętać, w poprzedniej serii trafiliśmy tam na zbroję. Tą zbroję ze złota. Która kosztowała bardzo, bardzo dużo srebra. Kapsel pełni wyleczony, też dobrze. Przyspieszy na pewno podróżowanie karawany. No jak wpadną, to będą głodni, więc no dobrze, że tych posiłków będziemy troszeczkę mieli tutaj więcej. Pytanie, czy przyjdą z tej strony, czy może z góry. O, zająca mamy na mapie, mamy jakiegoś myśliwego? Mamy nawet dwóch. Super. Poluj, od razu, instant, bo to jest, kurczę, bardzo, bardzo potrzebna.
potrzebny zasób w formie mięsa i skóry dla nas, więc no dobrze byłoby tego zająca jeszcze zdążyć upolować, zanim ucieknie. A, okej, okay, wpadł w szał, no to też fajnie. Pięknie. O to chodziło, o to chodziło. Dzięki temu mamy teraz zająca. Upolowanego w sumie już samego. I dzięki temu takie będzie to mięsko oraz skóra. Mamy to składowisko na poziomie ważnym chyba. Jakie są szafki? Ważne. Połącz. Kopiuj ustawienia, wklej ustawienia. I co, i tu nie będzie preferowany w takim razie, nie? No. Nie, to może być krytyczny. Już tłumaczę dlaczego, bo to muszą być zwłoki jeszcze zwierzęce. Tylko świeże. I tu będzie i tak żarcie głównie, nie? Nie, czekaj, to może być preferowany w takim razie. Może być preferowany, czemu nie? Dobra. Może być preferowany, tylko zrobimy tutaj taki myk, że po prostu te 10 pól tutaj załóżmy. Zmienimy tutaj na składowisko o stopniu krytycznym, wyczyść wszystko, tylko zwłoki zwierzęce. I to będzie łatwiej w tym momencie ogarnąć to. Dobra. Nie ma, a już wchodzicie do domu, więc luz. Wejdziecie i zobaczymy co dalej, bo może być serio ciężko. Nastarcz sobie ten stołek, będziesz miał większy komfort, człowieku. Co w ogóle teraz będę multianalizować? Okej. Mamy na to rzeczy, nie mamy złota, czyli to złoto tutaj możemy już poprosić o wykopanie, dostaliście. Okej, udało się. No, było blisko. Za ile aktywacja? Jeden dnia. Kurde, no fajnie jakby się jakaś karawana handlowa taka tutaj lokalna znalazła i ten, i pomogła z tymi gnojkami tutaj, nie? Bo tak to trochę przypał. Baterię dokładamy kolejną do miejsca wyznaczonego, dobrze. Tutaj się powoli też tam ładna temperaturka robi. Kuchnia też jest git, tu mamy 30 na minusie, tu mamy 38. Teoretycznie to nam dogrzewa to miejsce. I to już jest zamknięte miejsce. Na to grzewanie, dogrzewanie trochę idzie słabo. Bo to działa, nie? Niskie, no niby działa. Dobra, mamy ten multianalizator, fajnie byłoby już zacząć fabrykację robić. Tylko może być ciężko, growing watsy. Kurczę, już genetyka, precyzyjne karabiny, To żeby przerobić te wszystkie tutaj na szturmówki. Dobra, różne. Nie ma złota. No tak jak mówiłem. Mamy te komponenty. Dobrze, no tych komponentów nigdy za mało. Tak naprawdę. Ja wsadzę tutaj też do tej lodówki światło, gdyż tak jak pisał Sally Fire chyba w poprzedniej serii, warto mieć wszędzie to światło. Bo jak przyjdzie event z ciemnością, to mi zje kolonię. Od środka. Teraz wiem o co chodziło. Teraz już wiem. Ta. Mądry po szkodzie, nie? No trochę tak. Okej, okay, ile tam mamy? Od kolumny
dwie. Tej kolumny tutaj w ogóle nie ma. Zobaczcie, została zjedzona przez coś. Nawet nie wiem przez co. Dobra, ale to będzie co? Tu, nie? Jakoś tak. Tak, żeby ty też ten obszar był ładnie oświetlony, doświetlony. To przyspiesza poruszanie się naszych kolonistów, więc warto zwiększyć jasność pomieszczenia. A stali mamy dużo. 1000 stali to jest naprawdę dużo, więc luzik, pod tym względem luzik. Dobra. Kojące dobiega końca, a zaraz się odpali to. Dla kobiet. Także no kurczę, no trzeba się ubrać w zbrojki i podejść tam, no zrobić coś, bo to serio będzie ciężko. Co my tu w ogóle mamy? Mamy kapsułę tutaj jeszcze, mechanoidła. O nie. To jest serio ciężkie do zrobienia. Mamy spalacza też tutaj, to też będzie ciężkie. Muszę wyciągnąć te mechy najpierw. Nie da się, nie, to jest bardzo ciężka misja. Ja chętnie to bym zniszczył sam ten brzęczyk, ale... Nie no, jedna nadzieja tak naprawdę, że ktoś tam przyjdzie tutaj i pomoże z tym, no bo naprawdę będzie ciężko samemu to ogarnąć. Dobrze stawiam? Po lewej od wejścia, po lewej od wejścia, po lewej od wejścia, po lewej od wejścia. Myślę, co z tymi mechanoidami robić. Zaraz się uaktywnią. I to będzie problem wtedy. No, nie mam żadnego pomysłu. Kurczę, jestem w kropce. Beskid, nigdy nie miałem czegoś takiego, że nie wiedziałem, co z tym zrobić. Tkanina. Myślę, no zastanawiam się, serio, bo to jest ciężkie do wymyślenia, jakby. A gdyby, może nie wiem. No bo nie mogę w żaden sposób jakby tutaj wezwać teraz wsparcia. Nie mam za bardzo czym wezwać tego wsparcia. Najlepszy teraz to byłby atak z tamtej strony. Żeby dwa w jednym. Raz, że zejdzie atak po prostu, zwykły, a dwa, że rozwali tamte mechy jakoś, nie? Może. Nie wiem, no kurde, jestem serio, pierwszy raz mam taki bezradność czuję, w sensie, no nie mam pojęcia jak to rozwiązać. No nie, co jeszcze pomyślę, będzie brzęczeć nam trochę nad głową, folie, czapki foliowe się przydały w związku z tym. Pytanie, czy potrzebujemy tych książek? Faktycznie też stołu, czy wystarczą same krzesła? Wystarczy krzesła, to mogę sobie robić tego, fotele tutaj później, nie? Z tkaniny czy coś. Na ten moment taborety po prostu, klasycznie stołek. Z piaskowca tam trochę się narobiło, więc zrobię to po prostu na razie 4, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Dobra, co robisz? Gotujesz, tak myślałem właśnie. Że tu gotowanie będzie się odbywało. A dlaczego tu? To nie jest ważne, to jest preferowane. Dlaczego tak? Dlaczego tak? To zrobimy tak. Tutaj na te posiłki damy kryta. To chyba powinno rozwiązać problem.
A resztę posiłku to nie wiem, gdzie będziemy chować. Co się wymyśli? Patrz, jeszcze tu odkłada, no. Preferowany, to w tym miejscu ważny. Też ustawimy jakieś tam posiłki w formie dobry, prosty. W ogóle te regały tutaj w środku przydało się połączyć. Zrobimy tak. Okej, okay, dobra, wszystkie połączenie, tutaj jeszcze jeden. Te. Połącz. Ten się nie połączył. Połącz. I zmienimy preferowany na normalny. I to, co jest na... tak, teraz tak, kopiuj ustawienia. Tutaj wklej ustawienia i ten na niski. No są miejsca, w których lepiej, żeby to leżało, nie? Zaraz się brzęczek uaktywni. A z nim problemy. Idealnie nie wiem, co chcę zrobić. Jest to dylemat, na który nie mam rozwiązania teraz. Kurczę, no. Zaraz się odpali te mrzęczki, będzie problem. Sobie też nadajnik tutaj, bo to będziemy jednak jakieś rzeczy też na handel, czy coś. Że nie potrzeba z tą właśnie sobie ładnie Angie czytała książkę na tym, na taborecie, więc luz. Więc luz. Mroczny naukowiec. Okej, okay, siema. Fajne, rytualne, nie ma co. Górnictwo. Kurde, teraz się przydał. Psychopatia. Niezrozumiały człowiek sztuki. Odmowa śmierci. Odmowa śmierci. Cztery użycia. To może być moja odpowiedź na... na to bydle. Konfraktor czy coś? Baseliner, no tym bardziej. What? Masterwork? Serio? Nieźle. Dwa taborety. Legendarne. Dobra, więcej. No to chodź, stary, zagadamy, no. Widzę, że już marzniesz, to tym bardziej. No chodź. Właśnie mówię, widzę, że marzniesz już. Nieźle. Dobra.
Słuchaj. Skoro już tu jesteś, to cię wykorzystam. Wyposaż się w ten nóż. Wyposaż się w te spodnie, tą kamizelkę, ten hełm. Spróbujemy. A nie, dobra, to potem. Ogarnijmy jeszcze kolanie trochę. Ale zanim, to ty masz bardzo dobrą naukę, więc dawaj tego badacza. Na tego górnika też cię wezmę. Reszta mnie tam nie obchodzi tak naprawdę. Dreser tym bardziej. Tu jeszcze jako tako. Coś ten deseń. Dobra. Myślę, że to ogarniesz. A, no i oczywiście żadna tej apteczka, jakaś super nie wiadomo jaka. Zwykłe leki ziołowe dla ciebie. Jesteś naszym gościem. Nie mam jeszcze do ciebie zaufania, więc wolę sobie nie ryzykować. Dobra. Robisz jajo. Okej, okay, a skąd ty jajo bierzesz? Liście? Tam są liście. Dobra, okej, okay, czyli liście tutaj też musimy położyć. Strefa, składowisko. Krytyczne na liście w tym miejscu. Mamy jeden wolny grzejnik. Też fajna opcja. Na dostawienie go na przykład w tym warsztacie, bo widzę, że tutaj zaczynam jakieś tutaj prace większe robić. Więc czemu by go tutaj nie zostawić? Dobra, przy okazji one są łymy, więc może być ciężko z tym. O! Konie się zbierają, to spoko, to brzęczenie nie będzie takie straszne teraz. Przynajmniej taki jest plan. Minus 9. O, stąd rzeźby też mogłabym już przenieść, faktycznie. Na razie przeniesiemy je po prostu w ten sposób. Tutaj tak. Kolejny ślub. Kurczę, to bardzo dobrze. Gdzie jest twój wybranek? Jointa se wali. Oj, popsułem. O fuck, popsułem. Popsułem. O nie. O fuck. Przepraszam, nie chciałem popsuć, ale stało się. Nie. Przykro mi teraz. Bo smutna żaba. Kurde, no. Nie tak miało być. O. No szkoda. Trudno. Co robisz? Spodnie. Jakości dobrej. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, mamy te trzy pokoje praktycznie gotowe. Kogo tu stawiamy? Bo to jest teraz dobre pytanie. Myślę, że Angie i Merjoach to jest taka właśnie parka, która mogłaby tutaj mieć swój pokój. Więc przygotujmy go dla nich. Meble. Poproszę oczywiście komodę. Jest ta komoda. To jest komoda. Z piaskowca. A co? I tutaj z piaskowca również poproszę stolik nocny. Gitara. Tego piaskowca mamy o dziwo dużo. Dobra. No ta. Przerażające halucynacje. Niestety. Mhm.
Przez Szymona łóżko zarezerwowane. Aha, okej. Dobra. Ma to sens teraz. Pierwszy pokój, komfortowa temperatura. Powoli się robi. NG i Merjoach. W tym miejscu. 9 rano. O, jeszcze raz. Dobra, udało się tym razem. Tym razem się udało. Handlarz hurtowy. O! Już pożądają tego. Kaplicy. O, kurde. O tym zapomniałem. Dobra, świętuję z tej okazji. Super. Świętujmy. Z tej okazji i... I ogarnijmy dalej. Co tu zrobić? Bo na pewno... To nam bardzo zaraz pomoże z nastrojem. Serio nałożyłeś tą szatę? No dobra, okej. I tak masz fajnie temperaturę, więc spoko. Chirurgia o kapsel, okej. Merjoach, ty musisz zagadać z handlarzem hurtowym, który przelatuje. Gdyż on na bank może mieć coś ciekawego dla nas. Znaczy na bank. Tak sobie rzuciłem. Ale o, Yorki, spoko. Koza, też fajnie. Osioł, ty masz gorszą temperaturę, nie? Ta. No to jaki byłyby dobre. Ale popsułem. Znaczy popsułem, no. Po prostu jakoś tak wyszło. Dobra. Te skóry tutaj co możemy poddawać. Ludzką skórę tym bardziej możemy oddać. Futro z szynszyli myśmy mogli zabrać. Wyjątkowo drogie. Na zimno 30 stopni. Ciekawość. Dobra, masz złoto? Albo książki jakieś? No masz. O czym ta książka jest? O intelekcie, spoko, a ta? O rzemieślnictwie, spoko, a ta? Do rozrywki, spoko, a tutaj co odkryjemy? Odwierty gominowe, o, to sobie możemy jak najbardziej wybadać, czemu nie? Resztkę liści mogę oddać. Piwo bym też z chęcią kupił. Tak z 10 sztuk. Kiknąłem, ale chyba zdążyłem się wyciszyć. Ale siekło, czuję w oczach. Dobra. Normalne spodnie tutaj możemy selnąć. Tutaj też zniszczoną parkę możemy selnąć. I mieliśmy wyjść na plus, a idziemy tak lekko na minus. Resztkę tkaniny można sprzedać. Tego nie ruszam. Tego bym w ogóle dokupił. Mam tylko 17, więc tak no z 33 nawet bym dokupił. O, już mnie nie stać, świetnie. A co go chyba sprzedam w takim razie? Jeden. Albo uranty! Nie wiem, czy uran jest na mapie. To wolę chyba nie. Ale stali mogę oddać. Sprzedać. Tak z 275 nawet. Zoszczędzimy trochę srebra. Może jakimś cudem te jaki też się znajdą, no. Albo tego. Mawoły. O, mawoły, no. Dobra, coś tu nas padło. To wszystko? No właśnie, tutaj jeszcze zamawiałem. Jeżeli to się zrzuca, dajcie znać proszę w komentarzu, bo mam wrażenie, że to się zrzuca najbliżej z tego... tego punktu handlowego, jeżeli tak, to sobie ustawię tej drugi. Niech się w tym miejscu mi to wszystko zrzuca. Bo tak to on to rozrzucone teraz po całej kolonii. I mi się to nie podoba. Tak jakby ktoś pytał, nie? Przenoszenie, 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 najbliżej, ty i tak śpisz, przenoszenie, i tu jeszcze mam jedną osobę, przenoszenie. Reading bonus in room, okej, czy jeszcze bonus dostałem do tego? To jest im więcej książek, czy jak? Tak, im więcej książek. Okej. Teoretycznie to też przyspieszy na badania, nie? Teoretycznie, tak. No dobra, jak stawiamy już precyzyjne karabiny, to trzeba by postawić, przestawić ten warsztat w to miejsce.
O, rany, rany. Dużo przed nami jeszcze działania. Brzęczyk już działa. Oczyszczenie ci weszło, nie? Tylko na 30 co prawda, ale weszło. No tak, tego można było się spodziewać. Myślę, że najszybciej teraz to sterylne materiały będą badane. Po to, żeby tutaj dać się do tej. O, merger rekrutacją. Okej, szkoda, że nam się to nie przyda teraz w najbliższym czasie prawie w ogóle. No bo nie planujemy żadnych rekrutacji dodatkowych do kolonii, dużo grzybka. Fajnie jeszcze, jakby został przeniesiony w to miejsce. Brakuje mi wydanie dragarzy. Ja odpalam w następnym odcinku, albo jeszcze dzisiaj na koniec spróbujemy tego mechanoida, co? Bo kurde, ewidentnie brakuje nam tej opcji na... Na takiego stałe przenoszenie, nie? Tej cały czas elementów. Kolonii. Moje budownicy ciosają kamienie. To chyba znaczy o tym, że nic do budowy nie ma. To przekopcie to do końca. Postawimy te kolejne elementy, jeżeli chodzi o... o bazę. Dokończymy robić te grubsze ściany. No i chyba zajmiemy się powoli wykańczaniem w takim razie w środku już kolejnych pomieszczeń czy coś. Dobra, w to miejsce. W to miejsce. W to miejsce. Super, tutaj anulujemy. Tutaj anulujemy. Tutaj anulujemy. Tam jest ścianka, to spoko. Tutaj anulujemy też w przejściach, wiadomo. No i id. No i budowniczy działać, wszyscy działać, a my myślimy co z tym tej delikwentem faktem zrobić, bo nie mam zielonego pojęcia, serio. On już tu brzęczy mi. I tylko utrudnia życie. Coś wymyślimy. Ale na ten moment to będzie tyle. Dzięki za oglądanie. I widzimy się już niedługo. Na razie, no i cześć.